Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Robo Games. Witam was po długiej przerwie, jest ze mną Max. No i na samym wstępie chciałbym was przeprosić za tą długą przerwę, ale po prostu nie miałem co dla was nagrać, bo płyta od farminga mi się zepsuła się. Ja od razu chciałbym pozdrowić jednego kogoś o nazwie Damian Jabłoński, AK Sześcian. I to tyle. No i teraz Max, masz już się odzywać. Nie dam ci świeżaka. To ja zacznę jeszcze prowadzić. To jest Deutsche Agrostar 6.61. Tutaj siewnik, którym będę siał. O matko, wiesz, że ja mi popchałem Deutsche. Tu prasa Sipma, wiarka Ursuseła, Puk czwórka, nie wiem jaki, Rolmaku Gruberek, talerzówka zwykła Kwernelanda. Jeszcze ma dojechać mały ciągnik, taki bardziej pomocniczy, i ładowarka. Więc tym, tu przytrząsarka, zgrabiarka, rozsiewa, żonowody. No weź się, Max, trochę odzywa, to tak cicho siedzi. Się boisz? A, przerywa mnie. Aha. Kosiarka Pottingera i dwie przyczepy Metal Pach. Metal Pach. Dobra, lecę się. Masz już... O, jeszcze... Szczepa są zbierające Pottingera i rozrzutnik Porsche Metal Pach. No, widzę to tam. Weź idź do Kacpraga, daj świeżaka. Czy ci nie da świeżaka? A jeszcze go pytałeś? A tu cfel. Cfel. Gdzieś tu się zboże napełniało, o tym właśnie. Ja nie wiem co ci kiedyś. Ja ci nie wiem co kiedyś ci zrobię, no. O Jezu, ale cię tego raptem głośniej słychać i przerywa. W ogóle to co ja teraz się ja przyniosę, dobra, może być. Boss. No i myślę, że to może być fajny powrót do serii. Do mapy, że tak powiem, bo to jest typowa F5. Weź nie z Windscape'em. Wyłącz to! No weź! Ogar! Jak masz takie coś odwalać, to lepiej wyłącz mikro. Nie śpiewaj tego. Nie śpiewaj. Bo ci nie załatwi świeżaka. Ja ci u Wiktora załatwię świeżaka. No nie, ludzie, myślę, że to może być fajny powrót do mapy, bo to typowa F5, więc bardzo podobna. Zebrane jedno gospodarstwo, drugie bardziej nowoczesne. Nie, jedno. Mówię, jedno zebrane, jedno bardziej nowoczesne. I tak pomyślałem, żeby właśnie na tej mapie zrobić serię, że to może wam się spodobać. I o kurde, zapomniałem o moim kombajnie, chlasie, dominatorze. No dobra, Max, to czym byś się chciał pochwalić po tych moich 2 tygodniach przerwy od farminga?
dla moich widzów, czym byś się chciał pochwalić? I masz się nie chwalić, żeby ci dali świeżak. Ej, ja tyle świeżaków nie mam. Polecam wam zostawić lajka, to będziecie mogli sobie kupić świeżaka. Ej, ale tu błoto jest zepsute, zepsuli błoto na polu. No bo nie ma błota, tylko jest dziura. No zobaczysz na filmie. No bo normalnie jak jedziesz przez błoto na innych mapach, to tak jakby chlapie na niej i się kopiesz, no nie? A tutaj to sobie przejechałem, jak normalnie jadę po polu. Witamin... Nie, jak to było? A co ty tam teraz robisz? Co ci ten przeszkadza? Ja może jutro będę pyrki kopał. Ale tego nie nagram. Bo za dużo osób będzie. Ja pojutrze jadę. Gdzie? Nie, tak mało, tak mniej wystawia. Na co jedziesz? Co? Na co jedziesz? Czekaj, jakbyś chciał powiedzieć. Takie mini targi w Holandii. Czyli po prostu wystawy, a gdzie one? Tu. W Poznaniu? Nie, w Śremie. A, nie znam. Czyli... A ponagrywasz, jak one będą pracować, czy tylko będzie pokazane, jak wygląda? A, bo u nas w Szepietowie, jak są pokazane, nie? To najpierw są pokazane, że tak powiem, po raz sobie stoją maszyny, tam sobie chodzisz, możesz sobie do nich wejść. No nie? A potem jadą jakby na takie pole specjalne, które to jest należy tam do nich, no nie? To samo było ten na Ursusa tego. No i oni to prezentują i ja tak patrzę, jeszcze jak kamery nie miał, to w kwietniu chyba było. Czy tam mają, no nie? I oni tam robią sobie, to tam jakieś dzieciaki wbili, kurde, za ogrodzenie i sobie nagrywali ich ujęcia. Jak oni robili, no nie? Jeden tam nawet dronem nagrywał. Mhm. No, a tak w ogóle ogłoszenie parafialne dla widzów, chciałbym wrócić z aktywnością. I myślę, że dwa filmy w tygodniu, że tak powiem, w te 5 dni szkolne będą z typowej V5, bo na razie nie chce mi się ogarnąć znowu jakiegoś innego save'a, kurde, bo po prostu było nagrać, bo nie mogę na razie MPK. I myślę, że postaram się co najmniej raz na 2 tygodnie w weekend wrzucić film pod muzykę. Ale tu muszę ogarnąć tego moda. Jak on się nazywał? No ten, co ja się pytałem u Mercurio pod postem. Taki... Co sami jeżdżą mu. No, jakoś tak. Ja tego nie ogarnę. No, ja muszę właśnie to ogarnąć, chyba że będę robił na zwykłych pracownikach, ale to może nie wypalić. A nie chcesz zrobić? No, jak na razie z tobą MPK nie mogę grać. Tak, bo mam pirata. Jeśli ktoś chce mi sprzedać płytę od FS-a, to bardzo poproszę. Ale to 10 zł. A na...
No nawet niech samą płytę za 10 zł sprzeda. Co? 15 to przeszłość, tylko. Za rok będzie 19. A kiedy The Kent Land Crops wychodzi? To była seria zamiast FSO. Nie musiał farminga nowego kupować na razie. 17. No bo na, mi szkoda 6 dych na płytę. Chyba, że pojadę, popytam, może samą płytę mi ktoś w sklepie sprzeda. Ale raczej nie sprzedam. Idź do marketu i zacznij żebrać. Powiem, panie, pan da mi na płytę, bo mnie nie stać. Bo seria nie, się nie rusza się. Czym? Możesz. Jaki? No powiedz. No nie ma nazwy. Diablo? Nie. Taka burżuazja to nie jest. To po co ci? Jaki szmelc. Tamten był mniejszy, bo... On był taki śmieszny, nawet. Ty masz fotel gamingowy? Takie coś podobnego, ale to nie jest gamingowy. A ja nie mam. Biedaki. Co się z tym farmingiem stało? Komu, gdzie, co ja? Ej, teraz śpiewaj i chwalcie łąki. Co? Chwalcie łąki, zaśpiewaj. Czekaj, bo... Czekaj, jest dwóch. Co ze dwóch? Kilka. No kurde, z drugiej strony. Co? Jesteś już? Chwalcie łąki u majonego. Ile mam nasze? A jeszcze pan... O Jezu. Potem ja to sobie ponawożę. Nie chcę mi się na razie z żadnych tomb save'ów organizować i nic. Bo po prostu szkoda czasu. Może będzie. Jestem. No dobra, jesteś? Chwalcie łąki umajone. Oj ze. Nowe. Echo. Czemu jest echo? Ogarnij tego. No dobra, już nic. Z czego będziesz ustawiał maszyny? Na czym? No we, powiedz. No na czym? No będziesz ustawiał maszyny. Mów głośniej. Antycham. A będziesz nową serię robił na ramka.
No w ogóle polecam wejść na kanał Romek 2-2. Romakus. Szansu. Ej, no to będziesz robił nową serię na Romka. Nie, serio mówię. Romek. No na Romaka? Romeka. A co to za głupia nazwa? Ale słuchaj, wiesz czemu? No. Bo miało być ten, Rokas, nie? O Jezu. Pisaliśmy w ten, właśnie jakieś profilowe takie tymczasowe znaleźć. Pornole wyskoczyły. A do Romka wyskoczyły niby normalnie. A co to za mapa? Co to za mapa? A, to ty też będziesz robił serię? Na Romku? No to ona jest tak samo jak typa w Trip.jedy, tylko że ma zmienionego spumak. I za garażami tymi takimi długimi, no nie? Czyli do wszerz gospy to jest takie pryzma jakby, no nie? I sobie zobacz, taka łoneczka jest tam z tyłu. No. No i tylko tyle się ta mapa zmienia. Ale że u mnie bardzo dobrze była przyjmowana seria po polskiemu, zdecydowałem się, że tak powiem, wznowić, a dokładnie zrobić jej drugi sezon. No, że to nie jest po polskiemu. Czemu? Nie wiem. Jest po polskiemu, no nie. Nie wiem, jakie ciągniki wziąłem. Mam tutaj jakieś takie. Mam też ubranie. Ty no, Max, bo wtedy to naprawdę było bardzo po polskiemu, skoro miałem za dwa zetory. Ja mam do tego 45-12. Ale co? A to jakiś targin z modu. Start. No? Normalnie w sklepie. Mam chorą córkę, tak? Dobra, zasieję jeszcze jedno wąskie pole i kończymy chyba odcinek, bo nie ma co tego przedłużać, 20 minut wystarczy. No nie? Musi. Bo nie mam chyba zamiaru robić po więcej. Ludzie, piszcie w komentarzach, czy wam się taki plan podoba, że właśnie te dwa filmy będą 5 dni. O ile nadążę je robić. Albo weekend na przykład będzie czas, raz na jakiś czas film pod muzykę, bo to naprawdę trochę trzeba skleić, trochę trzeba nagrać. Jakby nie patrzeć. Chyba że wolicie częściej mieć filmy pod muzykę. No to wtedy zmienimy trochę plany. Piszcie o tym w komentarzu. To jest wasz wybór? Wasza decyzja, co wy chcecie na kanale. No jak nie będzie nic, to robimy według mojego planu, według mojego pomysłu. Bo takie coś jest mi łatwiej nagrać i szybciej. To wychodzi wszystko niż... Jestem. Nagrać. Echo? Znowu mam echo. Halo? Ale echo jest. Odsuń mikrofon. Kurde. Co mam brać? 16, 14? New Hollanda? Czy Ursusa 914? Nie wiem, te pola przecież nie są za duże. Albo coś podstawowego. Ja tam na podstawowym ciągniku robię. Dolce? No. On spoko jest. Nie wiem, czy to MF-a nie wiem. Albo tego starego, chyba. Nie wolałam tego starego.
Chociaż... To będziesz robił tu serię na Romka. Chyba tak. Chyba tak. Albo Majora będzie tego od Arka. Kurde, widzicie jaki cygan? Serię kradnie? Nie no, żartuję. Dobra, i wezmę jeszcze 35-12. Kradzież serii by była wtedy, gdybyś wziął wszystkie maszyny tak same jak ja, takie same, dokładnie. Kradzież to by była ten, jakby ci zrobił ten film. Ja nie wiem, czy wiesz, jak ten, czwórkę zagonową, czy trójkę obrotową. Obrotowy lepszy. Fajnie nim się obra. Chciałeś, że ten... Żeby obrotowy on ma ten... On nie bierze niż czwórka zagonowa? No bo czwórka zagonowa powinna więcej brać. Ale czwórka zagonowa ma mniejsze skiby. Niby czemu? Nie wiem, czy... Ej, czekaj, co jest mocniejsze? Ursus. Dobra, kończymy odcinek w tym momencie właśnie o to. Ja zostawiam już traktor na polu, bo potem sobie nim wrócę, bo szkoda mi czasu. Wiem, żeby było minutę dłużej, ale nie chce mi się. Więc co, na razie, do zobaczenia w następnym filmie, który powinien pojawić się niedługo. Cześć. Pożegnaj się. Dobra.